No siemano, ostatnio nudziło mi się i przez 2 dni z pomocą Dawida S1 zrobiłem taką śmieszną, dosyć dziwaczną kolumnę estradową. Nazwałem ją Pralkus 400, bo wszystkim się z pralką kojarzyła. Zrobiłem po to, bo mi się nudziło, lubię takie dziwolągi zrobić. Poza tym tak, jest ona zrobiona na 2 terminale, żeby się one zgadzały, tylko jednego gdzieś zapodziałem, ale to tam później znajdę. Grają basówki pod szerokim pasmem, bo jeszcze zwrotnic nie mam. Kolumna chyba pójdzie ogólnie do likwidacji i zrobię trochę inną. No ale co, na razie musimy zobaczyć, jak to gra, nie? Wygląda trochę śmiesznie, niepoważnie. Jeszcze nawet nie jest cała skończona, bo te w ogóle głośniki nie są podłączone, bo nie mam jeszcze zwrotnicy, a nie chcę mi się tam pieprzyć tymi kondensatorami, żeby ich nie zjarać.
Więc to grały tylko same basówki, nie? Dwa alfardy i dwa, tylko się nie śmiejcie, prosoniki, nie? I nawet one, no powiem, no dają, nie? Tam. Walały mi się głośniki po ziemi, no to musiałem coś zrobić, nie? W jakąś skrzynię to wsadzić, mam ferie, to mi się nudzi, nie? No, no to tak mniej więcej to tak to wychodzi, oceniać. Szczerze, sprawdzałem testerem, od 50 w górę się zaczyna tak porządnie, nie? Czyli, no nawet dobrze mi się wydaje, nie? Czekam na komentarze.